Dziś zaglądamy na granicę polsko-niemiecką w Rosówku, gdzie miało dojść do nietypowej sytuacji. Zapraszamy. Kilka dni temu otrzymaliśmy zdjęcia i filmy przedstawiające dwa radiowozy niemieckiej policji, które stanęły po polskiej stronie, a z samochodów mieli wysiąść obcokrajowcy. Na filmach z Rosówka widać, jak kilka osób wysiada z pojazdów niemieckiej policji z plecakami. Z relacji mieszkańców wynika, że funkcjonariusze wskazali obcokrajowcom przystanek autobusu 241, do którego później mieli wsiąść i odjechać w stronę Szczecina. Tam na jednym z przystanków czekali na nich policjanci, którzy przeprowadzili kontrolę i przekazali obcokrajowców w ręce Straży Granicznej. W sumie było to 6 osób. O sprawę zapytaliśmy przedstawicieli Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Jak czytamy w odpowiedzi, potwierdzamy, że 9 czerwca doszło do zdarzenia, podczas którego niemiecka policja przywiozła w rejon byłego przejścia granicznego w Rosówku grupę cudzoziemców. Cudzoziemcy zostali zawróceni przez stronę niemiecką po tym, jak 8 czerwca pociągiem relacji Szczecin-Angerminde nielegalnie przekroczyli granicę z Polski do Niemiec. Straż Graniczna podjęła czynności wobec tej grupy. Było to 5 obywateli Erytrei i 1 Etiopii. Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina przeprowadzili wobec cudzoziemców kontrolę legalności pobytu. Wszystkie osoby miały ważne tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydane w Polsce. Wobec cudzoziemców toczy się postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej na terenie Polski. Osoby skierowano na dworzec kolejowy w celu udania się do ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej.